Piątek 13 już dzisiaj przesądy tego dnia są głęboko zakorzenione w ludzkiej świadomości. Uczniowie zespołu szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim do tego dnia podchodzą z humorem. Wbrew wszelkim przesądom chcemy pokazać, że jesteśmy mocno zakręconą młodzieżą, mocno zakręconą szkołą. Przygotowaliśmy taką fajną dla nas wewnętrzną imprezę, która dzieli się na dwie części. Pokazy artystyczne, które mają miejsce na hali gimnastycznej, zaproszeni goście w różnym wieku, zarażają pasją, zarażają swoimi umiejętnościami. Tu szukamy też talentów wśród naszej młodzieży. Po zakończeniu programu artystycznego uczniowie Ostrowieckiej Budowlanki spotkali się na raucie kierunków, gdzie spędzili czas przy grach dydaktycznych w miłej atmosferze. Ten dzień dla nas jest wyjątkowy. Zarażamy radością, serdecznością, stawiamy na szacunek dla ludzi, którzy ten szacunek nam też okazują. Stawiamy też na jedną fajną rzecz, działamy, a nie mówimy tylko. To jest to, co proponujemy młodzieży w ich życiu, żeby potem łatwiej im było w dorosłym życiu. Ja chcę powiedzieć, że te wszystkie dekoracje, które są na terenie szkoły, wykonała nasza młodzież, za co jestem wdzięczna, jestem z nich dumna. Budowlanka na wesoło rozpoczęła kampanię promocyjną szkoły i kierunków. Rozpoczynamy bardzo dużą akcję promocyjną, reklamową szkoły. Chcemy przedstawić 3 nowe kierunki, oprócz tych kierunków popularnych, które są. Chcemy wystąpić z 3 nowymi kierunkami. Mamy te kierunki już zatwierdzone przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy. Zatwierdziła te nasze kierunki również Powiatowa Rada Zatrudnienia w Ostrowcu. Nawet w dniu wczorajszym będą to technik grafiki i poligrafii cyfrowej, monter sieci instalacji sanitarnych w szkole branżowej i technik inżynierii sanitarnej w technikum. Także chcielibyśmy zaproponować takie popularne kierunki. Badania rynku pracy wykazały, że są to kierunki, po których nie będzie problemu ze znalezieniem pracy, bardzo atrakcyjne. Jak widać, uczniowie zespołu szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim przesądni nie są, a dla tych przesądnych dobra informacja, w przyszłym roku piątku 13 nie będzie.